Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja. Pan z nami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Centrum dzisiejszego dnia, dzisiejszej liturgii, staje przed nami Chrystus w tytule Dobrego Pasterza. W ten sposób układają się też dzisiejsze czytania. W psalmie słuchaliśmy: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Święty Piotr mówi, że nawróciliśmy się do pasterza i stróża dusz naszych. A sam Jezus podaje przypowieść, w której możemy odnaleźć Jego jako dobrego pasterza. Ten obraz, ta metafora pasterza nie jest tylko jakimś pomysłem Jezusa na to, aby przedstawić siebie. Ona jest zakorzeniona już w Starym Testamencie. Co prawda Bóg określony jest mianem pasterza tylko 3 razy, ale ci, którzy przez Boga zostali posłani, aby przewodzić ludowi, aby go prowadzić, nazywani byli pasterzami, do pasterzy byli przyrównywani. Już Mojżesz, który wyprowadził lud Izraela z niewoli egipskiej, przeprowadził go przez Morze Czerwone, doprowadził go do przymierza z Bogiem, a później przez pustynię, aż do ziemi obiecanej, jest nazwany pasterzem. Tak samo chociażby król Dawid. Ci wszyscy, którzy zostali ustanowieni nad ludem, porównywani są do pasterza, który pasie stado. Ale niestety Stary Testament, w Starym Testamencie możemy też znaleźć przykłady tych, którzy nie byli dobrymi pasterzami. Możemy słyszeć utyskiwanie ludu na tych, którzy powinni nimi kierować, prowadzić, dbać o ich dobro, a tylko ich wykorzystywali i czyhali na to, aby coś mieć z tego stada, którym zarządzali. Bóg odpowiada na te skargi. Bóg mówi, że o swoim ludzie, że ześlę im pasterzy. Mówi w ten sposób w księdze Ezechiela o swoich owcach. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał, będę pasł sprawiedliwie. I
daje po tych słowach obietnicę tego, iż ześle dobrego pasterza, kogoś, kto będzie wykonywał te wszystkie obowiązki, jakie ma dobry pasterz. Jest to zapowiedź mesjańska, zapowiedź, która wypełniła się w Jezusie Chrystusie. Wielokrotnie w Nowym Testamencie możemy go zobaczyć jako człowieka, za którym idą ludzie. Możemy go zobaczyć jako tego, którego słuchają. Dzisiaj tak bardzo jest to nam przedstawione, tak mocno i wyraźnie, jako pasterza. Kim jest dobry pasterz, a może inaczej, jak powinniśmy my w tej relacji z pasterzem, z Jezusem się zachowywać? O tym mówi nam dzisiejsze słowo. Mówi o słuchaniu głosu pasterza. Owca zna głos pasterza, rozpoznaje, wychodzi na jego słowo. On może wtedy ją poprowadzić w miejsca, które są najlepsze dla owcy. Zastanówmy się my tutaj wszyscy, jak jesteśmy. Czy jest tak w naszym życiu, że rzeczywiście rozpoznajemy głos Jezusa, dobrego pasterza w codzienności naszego życia? Czy go słuchamy? Czy idziemy za jego radami? Czy w różnych momentach, w których mamy podejmować decyzje o naszym życiu, wsłuchujemy się w jego głos? Nie tylko tutaj, kiedy przyjdziemy do kościoła, nie tylko w momencie, kiedy jesteśmy tak blisko niego na Eucharystii, ale w codzienności, w naszych codziennych wyborach. Czy słyszę głos Jezusa, który mi mówi, w którą stronę powinienem iść? Myślę, że każdy z nas może przyznać się do tego, że nieraz zdarza się, że nie usłyszy głosu Jezusa. Albo go usłyszy, ale nie słucha. I idzie w stronę tych, którzy zwodzą na manowce. Po to jest konfesjonał, abyśmy mogli w momentach, kiedy zapominamy o Jezusie, abyśmy mogli do Niego wrócić. Drugim obrazem, który jest nam przedstawiony, to właśnie owce, stado. Ten obraz użyty w Nowym Testamencie wielokrotnie do tych, do których idzie Jezus. Ewangeliści w ten sposób pokazują nam, kim jest człowiek, do którego przychodzi Bóg ze swoją dobrą nowiną. Są to ci, którzy doświadczają znękania, porzucenia, bezradności, dezorientacji, błądzą religijnie lub moralnie, narażeni są na niebezpieczeństwo, są słabi i bezbronni, potrzebują szczególnych względów opieki. Może ktoś z nas odnajduje się w tych słowach. Może ktoś z nas doświadcza znękania, porzucenia, bezradności, dezorientacji. Może błądzi religijnie lub moralnie i nie wie, jak z tego wyjść. Naraża się na niebezpieczeństwo, jest słaby, bezbronny, potrzebuje szczególnych względów i opieki. Po to przyszedł dobry pasterz, by z tego wszystkiego nas wyciągnąć. A więc to jest ważne w naszym życiu, abyśmy znali Jego głos, abyśmy Go słuchali. Jak poznać głos Jezusa? Jak sprawić, żebyśmy Go rozpoznawali w naszym życiu? Prosto. Przez słuchanie. Przez poznanie Jego głosu. Zobaczcie, małe dziecko, kiedy przebywa z rodzicami, kiedy rodzice do niego mówią, po jakimś czasie rozpoznaje głos swoich rodziców. I już od progu, kiedy ojciec wraca z pracy, albo mama gdzieś musiała wyjść i wraca, kiedy tylko usłyszy głos, już od razu pojawia się zrozumienie. Ktoś przyszedł, ktoś ważny. Nieraz pojawia się śmiech. Tak my powinniśmy też rozpoznawać głos Jezusa, aby On w naszym życiu nie powodował
jakiegoś trudu, problemu, żebyśmy czuli się zniechęceni. Chcę, żebyśmy od razu na naszej twarzy zagościł uśmiech. Zobaczcie, tydzień temu w kościele obchodziliśmy niedzielę biblijną. Ten tydzień, który za nami był tygodniem biblijnym. Wskazywane nam było, abyśmy czytali Boże Słowo. Poprzez czytanie Bożego Słowa i rozważanie poznajemy głos Jezusa. Tam jest te dwie niedziele. Niedziela biblijna i niedziela dobrego pasterza. Tak blisko siebie. To nie przypadek. Po to, abyśmy poznawali głos Boga i abyśmy słuchali dobrego pasterza w naszym życiu. Abyśmy nie schodzili na złe drogi, ale tam, gdzie Bóg nas prowadzi. Niedziela, którą przeżywamy, jest też niedzielą, można powiedzieć, powołaniową, może inaczej, modlitwy o powołania, za powołanych, za tych, których Bóg posyła w swoim imieniu, aby na wzór Jezusa Chrystusa byli dobrymi pasterzami. Zapraszam was i zachęcam do modlitwy o powołania i za powołania. Jakiś czas temu słyszałem takie słowa, modlitwę, którą chciałbym wam przeczytać. To w kontekście każdego z nas, może jeszcze bardziej w kontekście tych, którzy doświadczają powołania przez Boga, prowadzić go. Chrystus nie ma już rąk, ma tylko nasze ręce, aby dzisiaj pracować. Nie ma nóg, ma tylko nasze nogi, aby prowadzić ludzi swoją drogą. Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta, aby mówić o sobie ludziom. Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc, aby przyciągać ludzi do siebie. Jesteśmy jedyną Biblią, jaką ludzie jeszcze czytają. Jesteśmy ostatnim orędziem Boga, spisanym w czynach i słowach. Ta modlitwa wydawała mi się bardzo współczesna, może ułożona przez kogoś kilkanaście lat temu. Okazuje się, że jest to tekst napisany przez nieznanego autora jakieś kilkaset lat temu. A zobaczcie, jak bardzo współczesny. Bardzo ludzie dzisiaj potrzebują, aby w naszych czynach i słowach odnaleźć orędzie Boga. Proszę was o modlitwę, o powołania i za powołanie, abyśmy potrafili iść, pokazywać ludziom, jak dobry jest Bóg, kim jest tak. Ale zanim przystąpicie do modlitwy, chcę was prosić, aby każdy z was zadał sobie jedno pytanie. Po co nam są potrzebne księża, siostry zakonne, zakonnicy misjonarze? I nie chodzi mi tutaj o jakieś książkowe rozważanie, o słownikowe, ale zapytaj się siebie sam, po co tobie jest potrzebny ksiądz, siostra zakonna, zakonnik, misjonarz w twoim życiu? Czy jest może to tylko prośba o to, aby świat, który znamy, aby był dalej taki sam? Aby obraz, który znamy od dzieciństwa, aby nie uległ zmianie. Bo zawsze tak było. Bo tak się przyzwyczailiśmy. Czy jest może coś więcej? Coś, czego potrzebujesz od tych, którzy mają prowadzić ciebie do Boga? A może doświadczyłeś czegoś niezwykłego od jakiegoś księdza, od siostry zakonu? Czy jest coś więcej w twoim sercu? Tej prośby. Kiedy to znajdziesz, wtedy módl się o powołanie, bo twoja modlitwa się pogłębi, stanie się prawdziwą modlitwą błagalną z głębi serca.